254 w sprawie zadań groźnych obowiązujący na rok 2013. Kwoty wysokości 4,5 tysiąca złotych pozostały na zadaniu priorytetowym uchwalonym uchwałą Rady Dzielnicy 15 Miszczewice z dnia 12 lipca z działu informacji łącznych z mieszkańcami. 4, paragraf 4300 przeznacza się na zadania pod nazwą dofinansowanie zadań priorytetowych i powierzonych z zakresu pracy remontowej dróg i chodników. Miła informacja, zostało 4300, nie będziemy ukrywać, że no to pojawiają się jakieś drobne rzeczy, typu na przykład kruszwiska, która teraz jest w trakcie remontu, ten pierwszy etap. Na pewno coś jeszcze będzie, zobaczymy przy ogólnym rozliczeniu, jak to finansowo będzie rozwiązane. Sobie robotnika. Proszę Państwa, zostało tam trochę z gazetki. A nie możemy jeździć tego bardzo teraz, za te pieniądze nie przejdą, typu żeby było jakieś zadanie czasowe, to kiedy to dopiero zabrać resztki remontu. Ale to można dużo rzeczy zrobić za 4300. Szacunkowo nie wiemy, jak to Edukacji i młodzieży nie opiniowała. Nie opiniowała. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Patrzcie, czy ktoś jest takie pytanie? Panie Maćku, proszę. Więc tutaj też może Kasia będzie w stanie pomóc, ponieważ nasz, przyznam się bez bicia, nie znam dokładnych kosztów przeliczników, jak to wygląda w przypadku chodników. Wiem, jak to wygląda w przypadku schodów, też barierek. Natomiast jak wygląda przyjmijmy 50 metrów bieżących. A to nie, to Maciu, to mnie zaskoczyło, bo ja to zostawiłam w domu, ale generalnie ja zmierzam do tego, bo wtedy po prostu te 4300, to uwierzcie mi, że ja do dziadka, to naprawdę to jest dużo. To można to łączyć troszeczkę z tego zrobić. I bardzo dobrze. No to dobrze. Dobrze Państwa, Panie Przewodniczący, a potem do wypowiedzi Maćka. 15 metrów bieżących chodnika kosztowało mnie po bloku 350. Dziękuję. No, takie oczy. Czyli za szału nie ma. Czyli ale to jest 15 metrów bieżących. Czyli to ta węża by zasięgło około 25 metrów. No 20. Może, może nie pana Sławka kosztowała co radę, ale... Panowie z tego śmiać, nikt, a zwłaszcza pan Taranowicz, dlatego, że czasami te 15 metrów chodnika ratuje mieszkańcom naprawdę kawałek dojścia do przystanków MPK albo do jakichś głównych ciągów. I niby te 15 metrów, też walczyłeś o swoje 15, ja mam zamiar też o swoje 16. Panie Kasiu, mówię, to są bardzo dobre, fajne rzeczy. Z tak ogromnie tutaj te 15 metrów to jest w sprzyjających warunkach. Tak, czy nie sprzyjające warunkach? Podłoże muszą być. Gdzie podłoże było miękkie, za te pieniądze to są 4 metry. Dokładnie. Proszę Państwa, panie przewodniczący, tak już wywołaliśmy temat chodników. To tak Państwu powiem, żebyście zwrócili uwagę. Przejście od Kauflandu do Lidla. Ponieważ tam w pewnym momencie ludzie wszyscy idą na skróty, nie ma tam pasów. Dzielnica 16 zwróciła się z prośbą o zrobienie pasu w tym miejscu, bo Zikit się nie zgodził. Natomiast propozycja była taka, jest przedep, to jest na dzielnicy 15 na osiedlu kombatantu, do tych pasów, do tych głównych. Żeby zwrócić na to uwagę, czy w przyszłym roku nie podjąć jakichś zadań, żeby... No, i tutaj może się okazać, że te pieniądze, to co pani Kasia mówiła, nawet na dokumentację nam nie starczy. Ale reasumując, bo właściwie z mojego jednego zdania zrobiła się jakaś dyskusja nawet nie zajęła. Nawet 4300 cieszy się, że tak się udało i że... Bo rada ma radzić. 4300 to... Dobrze, proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Koniecznie, bo nie radzić. Dziękuję za to.
proszę Państwa, zatem proszę o przyjęcie uchwały. To jest druk nr 251 w sprawie zadań prezydenta w obiecnicy na rok 2013. Kto jest za? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. To jest przeciw. Dziękuję bardzo.